Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpy, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 Noc Kruka z dodatkiem modem The Returning. Zanim w ogóle już przejdziemy do tego portalu i do innego świata, mam już jakby dane wskazówki na temat demona Luciana, który podobno się gdzieś tam ukrywa. Teraz tylko po prostu trzeba znaleźć go tam, gdzie jest, i jakby stanąć, stawić czoła temu demonowi. Bo nie wiem, czy to jest jak dla nas możliwe. Chociaż ile mamy golda? Z 600. Tu mamy trochę nauki. Może poszlibyśmy się nauczyć drugiego kręgu magii. Nie wiem, tak przynajmniej myślę, że byłoby to wskazane i możliwe. Więc zanim w ogóle przejdziemy do tych spraw przyziemnych, to jeszcze zajmiemy się bardziej magią bezmiennego, żeby po prostu już nie strzelać tymi zwykłymi fireballkami, tylko przejść do tych naprawdę mocniejszych rzeczy. No bo kiedy ja zacznę w końcu porządnie tą magią władać? No, na razie tylko strzelam małymi kuleczkami od dobrych paru odcinków już, albo parunastu nawet. Lol, stary ścierwojad. Ciekaw jestem, dlaczego stary. Aha, no i strzelam tymi fireballami tyle, ile po prostu muszę, ale no nic to nie daje mi, niestety. O, zrobimy takie coś. Nie będę marnował roślinek. Po to tylko, żeby kurde. Lepiej właśnie jest wypić trochę piwa. Ale się opłaca. Dobra. Zrobione. Starego już przeszukaliśmy, ale dziwne, że dlaczego stary, a nie na przykład młody albo coś. To mnie dziwi najbardziej. Moment. Tu pewnie kolejne ścierwojady. Tam jest ich nieco więcej i one by mnie na pewno skopały. No ale jakbym miał już tą lepszą magię, no to nie stawiałoby mi to żadnego kłopotu, aby po prostu już je jakoś szybciej pokonywać. No teraz nagrywam, ponieważ troszeczkę w FIFA grałem. Chciałem wygrać ten turniej za 5000 i jedną paczkę złotą premium, ale niestety nie udało się tak, jak ja bym chciał. Chyba hey. Z nim już gadałem. A, no właśnie. Tylko najpierw jeszcze może bym coś sprzedał, jeśli jest w ogóle co do sprzedania. Te... Moment, nie założyłem jeszcze tej piki. Niechaj Inos zawsze... No, ciszej, czekaj. 14... Niemożliwe. A to skąd ja ci tyle siły wezmę? No i właśnie, to jest to utrudnienie największe dla nas. Za ile bym mógł to sprzedać? Za 90. To nawet się nie opłaca. W takim razie. Skoro tak tanio można. Przed magią. O, takie pierścienie mam tu niepotrzebne. Tego nie sprzedaję. Ani mi się śni nawet. Mam tu trochę sakiewek. Mógłbym je też pootwierać. Nie wiem, co by mi to dało. No cóż. No nie wiem, skąd ja posiądę trochę tej many. O, tu masz nieco potów. Bym sobie kupił. Ile mamy? A, do 12. Mam mało tych miksturek. Świetlany pierścień. Ten pierścień by się kupił, ale on jest drogi. Więc no nie ma co. Nie ma co nawet myśleć o tym.
Dobra. I tak by na nas nie wystarczyło na ten przedmiot. Dlatego sobie daruję już. Przejdźmy się do tego klasztoru. Jeżeli coś w ogóle nauczą nas, to fajnie by było. Mam już dość tej podstawowej zdolności strzelania z ognistej strzały. Chciałbym z kuli ognia albo nie wiem, coś innego w ogóle. Żeby jakaś ta magia była różnoraka, a nie tylko ciągle te małe kuleczki ognia. No i dobra, i zobaczymy co nam to da, jak wbijemy tego klasztoru. Inos przyświeca może tym wszystkim, którzy potrafią zgłębić mogę jego ci powiedzieć mądrość. Czekaj. Możesz? Wprowadź mnie w ten drugiego kręgu magii. Czyli możesz. Poznasz teraz drugi krąg i nauczysz się posługiwać jeszcze potężniejszą magią. Pamiętaj jednak o spoczywającej na tobie odpowiedzialności. Nie wobec mnie czy Pyrokara, wobec samego Inosa. To on wskazuje kierunek, jednak twoje czyny kształtują ścieżkę, po której stąpasz. Sam by na to nie wpadł. A trzeci krąg też by był przydatny, chociaż najpierw tworzenie rund. Naucz mnie. To rzeczywiście prawda. 1000 sztuk złota. Kurde no. Skąd ja tyle zbiorę? Moment, a co z tymi sakiewkami? Można to było zrobić zupełnie inaczej. Mnie nie musisz o to pytać. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Z tego dużo nam to nie daje. Musiałbym coś sprzedać, żeby posiąść tą czemu zdolność. No, o tym dopiero teraz. Czekajcie, u Goraksa mogę handlować. To tylko gada. Jakby tylko dał mi szansę, to może by coś wypaliło. Potrzebuję. Dobra. O, proszę. Ciekawe. Za 600 bym kupił te wszystkie księgi. Tylko na kij mi tyle. A, kupić tu sobie jedną kulę ognia. Mu się przyda. Pewnie many. Kurde, drogie. Antidotum. No ja nie mam tego. Kurde, coś muszę sprzedać. Coś co mi się w ogóle nie przyda. Tylko 68 sztuk. Ale no coś, nie wiem, coś co nam się nie przyda. A sprzedajmy tą pikę, wiecie co? To w ogóle jest niepotrzebne. Bardziej mi się tu będziemy tą magią posługiwać. Tak szczerze mówiąc. Ale tą orkową zgubę, no nie wiem czy mi się opłaca sprzedawać. O, tutaj może mieć na wartości. Ten łuk tym bardziej bym sprzedał, bo w ogóle niepotrzebne. No to chyba sprzedajmy to, no. Tak będzie lepiej. Jeszcze te strzały posprzedajemy. Coś jeszcze, no. Niedużo już nam tu potrzeba. Trochę tych ziół leczniczych by się sprzedało. To by coś z pewnością dało. Dobra, sprzedamy trochę tego. Coś za jedną sztukę. O. I mamy już 1000 sztuk złota. Jesteśmy już spłukani. Ale będziemy mieli zdolność w końcu drugiej runy, czyli kuli ognia. Naprawdę myślisz? Naprawdę w to wierzysz? No. Dobra, naucz mnie. Nic tego nie zmieni. Okej, jesteśmy spłukani. To tylko gadanie. Wprowadź mnie. Nie nadszedł jeszcze. Aha, to jeszcze nie mogę. Mamy runę, musimy jeszcze sprawdzić składniki, jakie są potrzebne do utworzenia kuli ognia. Tworzymy ją i już jesteśmy powerful. Tylko teraz, gdzie jest ta księga z tym kręgiem? Nic wonowała. To jest trzeci kręg, a ja chcę drugi. Nic wonowała. Smoła, a to mamy smołę, nie? Jest smoła, jest, już mamy kulę ognia. Okej, dobrze. Pięknie.
teraz jesteśmy gotowi do działania. Proszę. Proszę bardzo. I mamy już kulę ognia. Tylko minus jest taki, że jesteśmy kompletnie spłukani. Poświęciliśmy pikę bojową wodnego kręgu i orkową zgubę dla kuli ognia. I myślę, że zrobiłem dobrze. Tak przynajmniej ja uważam, że zrobiłem to dobrze. No, proszę. Tylko może na przykład chciałbym to mieć... O, to na tym i to na tym. Dobra. Proszę bardzo, ale teraz musimy zobaczyć, ile koszt many jest. Koszt many 25. A my tyle akurat nie mamy, więc to jest kolejny minus. I mamy problem. Nie mamy jak się za manę wziąć. Jak tu to zrobić, no? Przyświeca tym wszystkim, którzy potrafią zgłębić. No, zaraz wyjdziemy stąd i zobaczycie, że teraz nie będziemy mogli się nawet jakoś wysrać z tej many. Moment, save'a zrobię. No właśnie. Nie, ja nie wiem, skąd tą manę zbiorę. Jak ja to w ogóle zrobię? Moment, jeszcze chyba wejdziemy do naszego pokoju maga. Porobimy sobie nieco mikstur. W sumie miałem się jeszcze zająć nieco alchemią. Ale widzę, że już kompletnie jakoś już nie stoi mi to na drodze. To przecież tylko pogłoski. A ja bym znowu poświęcił trochę energii życiowej. Co mi tam? Najwyżej bym dostał te 1000 sztuk złota. I to by coś dało. Dobra, to jest ta nasza skrzynia. Poróbmy trochę jeszcze mikstur. Jak w ogóle możemy, no właśnie niezbyt. Dobra. Chociaż jeszcze tak popatrzę, jeśli coś można. Хорошо. Aha. Zrobił, co trzeba. Хорошо. Trochę przerąbana jest ta alchemia tutaj. Хорошо. Хорошо. Robimy takie trochę pierdoły. Zobaczymy, co te skręty nam dadzą. Gdzie one w ogóle są? Aha, to one się tu tworzą. Te całe łodygi. Albo gdzieś one są, tylko ja nie widzę tego za bardzo. Хорошо. Aha, ja sobie po prostu je tworzę. Tak nie skończyłem. Хорошо. To ja ile mogę robić takich skrętów? Хорошо. Coś sporo będzie tego. A, nie można już. Pewnie zabrakło już nam tych menzurek. A chociaż mamy jeszcze. Dobra, starczy już tej alchemii. No, tutaj tworzymy te. Pójdziemy je teraz sprzedać. O, możemy to otworzyć. Tylko moment, save'a zrobimy. No i złamany. No, my wczytujemy. I musimy otworzyć to bezbłędnie. Skoro już mamy zdolność otwierania zamków, to przy okazji byśmy się mogli powłamywać w tych skrzyń. Ekstra. Aż zabrakło. No już, szybciej. No really. To ile my mamy tych wytrychów, że tak mało już ich jest? Zaraz sprawdzę. 5 wytrychów to bieda. Kurde, no musiałem się pomylić. I tak będziemy wczytywać i wczytywać w nieskończoność. Kurde, skusiłem. Co chwilę kuszę, no. Dobra, nie warcz. Nie warcz, tylko daj mi otworzyć skrzynkę. Skup się. Nie mam jak się skupić.
bo co chwilę robię nie tak jak trzeba, a powinienem już zapamiętywać tą sekwencję otwierania skrzyni. No i znowu błąd. Kurde, może coś w głowie sobie obmyślę, czy to tak powinno być, czy inaczej. I jest błąd, ale przynajmniej już zapamiętałem sekwencję. Dobra, już, tym razem mi się uda. Albo i nie. Kurde, porąbane to jest, szczerze mówiąc. Trochę się tym zajmiemy, ale to nam się opłaci. To jak w końcu? Ale dziwne. Już chyba 10 raz wczytuję. Nie, pomylone to jest. Przecież robię wszystko dobrze, tak jak umiem, a tu nic. Jezu, to jest kretyńskie. Z 3% umiejętności otwierania skrzynek to jest marnie. Dobra. Nie, ja będę do skutku otwierał. Nie ma mowy. Dobra. Tak chcesz się bawić? To tak się będziemy bawić. No i tak jest źle. Nie, to trzeba jakiegoś specjalnego klucza, żeby tu otworzyć, czy co? Jest. Dobra. Czyli źle. Już któryś raz, 10. Ponad 10. Ja się tak nie będę poddawał. No i teraz źle zrobiłem. Akurat, ale no, jak dla mnie to i tak by było nieprawidłowo. Spróbuję jeszcze z parę razy. No to wygląda, że ta skrzynia jest jakaś zbugowana. Albo po prostu potrzebuje więcej wytrychów. Moment. Zaraz to skombinujemy. Mnie się to nie podoba. Ani trochę. A, gdzie są te skrzynie? Się powkradamy. Zrób tu save'a. No i tu już zniszczyłem. Super. A tak fajnie było. Kurde, nie mam czasami wyczucia i to jest najgorsze. Dobra, zapamiętałem już sobie to. Mniej więcej. O, i tu się udało. O, do skarbca klasztornego. Ciekawe. Nikt mnie pewnie tu nie zauważy, więc mogę dalej chyba otwierać. Przydałoby się parę wytrychów. Aha, wytrychy się marnują. Ekstra. No to teraz super. Ale coś tam golda dostaliśmy. Do skarbca klasztornego. Ale który skarbiec? To jest to pytanie jeszcze tylko. A nie chcę twojej szaty. Nie! Kurde, coś ty zrobił.
Ludziska, nie, on teraz poszedł po tą szatę. Ja wale. No super. Nasz błąd. Te, wrócił. Jak śmiesznie. Błotane. 2500. A ja chcę rzeczy. Potrzebuj. Dobra. A teraz tak. Co ja to chciałem? Moment. Chyba już zapomniałem kompletnie. No, to są runy do kupienia, ale są w cholerę drogie. Nie, może ja coś sprzedać tu mogę jeszcze. No nie, cokolwiek. Byleby się to opłacało. Zaraz coś znajdę na sprzedaż. To mięso kopacza mógłbym sprzedać, bo to w ogóle mi nie jest potrzebne. Coś jeszcze takiego, co by w ogóle mi zawadzało tylko. O, te skręty. To już jakieś złoto mamy. Bryłki złota. To już jesteśmy na nieco lepszej sytuacji. Tu kości. Tutaj kwarcyty również są. Coś jeszcze sprzedać, no byleby już były te 300 na zbyciu. O, już mamy 300, ale niewątpliwie mógłbym więcej zarobić. Jak z 300 to jest marnie, jak dla mnie. Ale coś ja chciałem, wytrychy, których nie ma tutaj, więc jest marnie. Nie wiem skąd ja teraz posiądę. A ten skarbiec klasztorny, gdzie on jest? Jak go znajdę, to ja to wykorzystam. Skarbiec klasztorny. Moment. Aha, to pewnie tutaj. Super. To mamy tutaj już zabawę. Tu jest tu chemiczny. Bonusowo. Przydałoby się parę wytrychów. Oj, niewątpliwie i bym właśnie zaraz poszedł. Tutaj posąż Ginosa, złota misa. O, sprzeda się te wszystkie pierdoły i zarobimy na tym. No, ładnie. I tu jest jeszcze jedna skrzynia, pewnie też zamknięta. Przydałoby się parę wytrychów. Oj, to teraz trzeba do miasta zapieprzać i wytrychy kupować. Skarbiec jest nasz, tylko teraz musimy po prostu jakoś się do niego dostać, tak? W taki sposób, żeby po prostu nikt nie zauważył i przy okazji, żebym ja na tym zarobił. Moment, teraz jeszcze sprzedam te świecidełka złote. Moment, najpierw to posprzedaję, żebym zarobił na tym dużo. Posążek Ginosa też sprzedam. O, to zostawiam. Dobra, na sprzedaż. Na sprzedaż. Na sprzedaż. Na sprzedaż to też. O, proszę. I już wyszliśmy prawie na prostą. A zakładam, że tam są drogocenniejsze rzeczy niż to, co żem znalazł na otwartej powierzchni. Dobra, teraz tylko prosimy, po prostu musimy wrócić do klasztoru. Znaczy, wyjść z klasztoru i wrócić do miasta, bo tam są te wytrychy. Jak je tylko już posiądziemy, wracamy od razu do klasztoru, otwieramy to wszystko. Jeżeli będą tam naprawdę cenne rzeczy warte, nie wiem, tysięcy sztuk złota, to się obłowimy. Obłowimy się na tym i zyskamy jednocześnie może nieco zdrowego rozsądku. Zobaczymy, zobaczymy co tam będzie w tych skrzyniach. Aż ciekawość mnie zżera. Wiecie co, wywalone mam na stoper. A, i jakby wywaliło nagranie, to znaczy, że koniec odcinka. Jak coś, to w Gotiku nie będę się żegnał. Jak mi wywali nagrywanie, to znaczy, że będzie już koniec nagrywania. I najwyżej w adnotacji was pożegnam. Żeby jakoś to, nie wiem, wyglądało, no, w miarę. To idziemy już. Okej, okay, dobra, no, co warczysz? Kto ci w ogóle pozwolił? Dobra, przejdziemy się na te teleporty, bo nie chce mi się na pieszo,
A skoro mam możliwość teleportacji, to chyba lepiej z tego korzystać niż się męczyć. Idę sobie tą drogą, takimi skrótami, żeby mi było szybko i wygodnie. A, przebiegnę się jeszcze, żeby było nieco szybciej. Do Korymni zwrócimy i kupujemy od Torbena i nie tylko wytrychy. No, na pewno wielu miastowych też posiada wytrychy. Ach, muszę to otwierać koniecznie. No cóż, tak gra robi, no to co ja poradzę. Dobra, teraz tutaj. Teraz tutaj. Okej, dobrze, w porządku. Teraz do miasta. No jest noc, kompletna noc. No nie wiem, czy jeszcze nam ktoś coś sprzeda, ale jak się tylko postaramy, no to myślę, że nam coś powinni sprzedać za odpowiednią cenę. Ale nauczyłbym się tej many, no bo kurde, 14 many, a powinienem mieć już jej o wiele więcej. Sorry, troszeczkę mi się odbiło. Dobra, Torben, zakładam, że on będzie gdzieś tam. Poszedłbym się przespać do gospody. Od tego zacznijmy, żeby nieco godzin zleciało. Potem się zajmiemy handlem. Okej, dobra, już niedaleko jesteśmy. Dziwne, że jeszcze nikt nie śpi. No to się tu mogę przespać, nikt mi tutaj nie zabroni. Okej, koszmary. To nie zaśniemy. Lipa. Tego przecież nie chciałem. Wszystko jest możliwe. Ale sprawdzimy handlarzy, może ktoś z nich sprzedaje to tylko swoje te rzeczy. Nic o tym nie wiem. Niektóre problemy same się rozwiązują. Niczego ja nie problem. Co tam masz? Nie masz wytrychów? Okej, mogę iść. Ty coś masz? Też bieda, mogę iść. O Jezu, masakra z wami. Musi pracować. Myślę, że masz lepiej, no. Kto opowiada takie rzeczy? Prawda. Oni tu gadają, pierwszą bzdury. Słyszałem co? Dobra, jest tutaj Torben. Ej, postój! W czym dzieło? Co jest? Извини, что побеспокоил тебя. Скажи, пожалуйста, тебе в городе нигде не попадалась на глаза моя племянница? Нет, я не встречал ее. Понятно. Кожа дивна. Не треба ни венцей гости. У тебя все? Мне кажется, ты выглядишь немного. Да, моя племянница. Стражники говорят, что вчера видели, как она а потом пошла с ним в лес. Может, это был... В округе все просто кишит бандитами. Не говори... О, Иннас, неужели ты думаешь... Все возможно. Тем более... Что же теперь делать? Стражники и пальцы... А я всего лишь бедный... Может, тогда я... Ты... Думаю, стражники попросят за свою помощь не меньше... Что? Раз каждый уж сам так... Это след... Я понимаю. Ладно, стараюсь сам найти эти деньги. И надеюсь, до этого времени... Не треба мне меньше глупо. Можешь мне... Если... No, masz jakieś wytrychy, tylko nie za dużo. Możesz... I... nie ma. A, czyli żeśmy misję... spartaczyli, a była okazja. No, widać, że ta Grita zginęła. Oj, niedobrze. Coś mi się wydaje, że w mieście się mogło więcej wydarzyć. Co słychać? Jeśli orkowie nap... Jest tylko jeden statek. Nie ma innego sposobu. Nie! Może ty masz jakieś wytrychy, nie wiem, no cokolwiek. Cokolwiek, co by mi mogło głowę uratować, nie ma. To jestem w dupie. Ktoś jeszcze inny ma do sprzedania jakieś rzeczy, wytrychy? No, potrzebuję ich dużo. Wywalone, że wydam trochę kasy, ale potrzebuję.
Tyle, ile trzeba. Witaj, nieznany. Pewnie jesteś... A co mnie to obchodzi? Co w tej... ten... Handluj ze mną. Musisz... Nic nie muszę. Nic nie, nie muszę, uwierz mi. Dobra, ty masz wytrychy? Nie. O, skupię zaraz. Zgupieję. W górnym mieście mi wątpię, żeby mi sprzedano. Kto by mi taki sprzedał? Nie wiem, może w tym portowym mieście mi coś odsprzedadzą tych wytrychów. No, no coś trzeba poszukać, no bo ile mogę. Nie można wierzyć we wszystko, przecież co się tak działo tym wcześniej. Okej. Niektóre problemy same się rozwiązują. Garbel, wąż na gór. Nie może tak dalej być. Tak jak o, kupuję. A, widzę, że ma tutaj swoje rzeczy. Szukam jeszcze trochę tych wytrychów. Wywalone mam na kasę. I tak sobie tą kasę nadrobię. To nie może być tak. Bo wyczuwam, że tam będą duże skarby. Przecież wiedział o tym wcześniej. Kogo jeszcze mogę handlować tak porządnie, mocno. Nie, cokolwiek. Żebym się na tym zarobił. Nie tak jak mówię. Ty masz? Rozumiem. Nie mam dla ciebie propozycję. Jeśli masz jakieś srebro. Aha. Wróć! Kurde, miałem je. O jest. Dobra. Lepiej by było. Czyli jednak lipa. Nie mów, że o tym nie słyszałem. No dobra, to mamy ile wytrychów? Znasz już tak. Gdzie te wytrychy? 25. No nie wiem, czy tyle starczy. Chociaż. Szczerze mówiąc, starczyłoby. W zależności od tego, jak będę otwierał te skrzynki. Dobra, możemy iść do tego klasztoru z powrotem. Jeżeli już tam zrobimy wszystko, co trzeba, to może się zajmijmy jeszcze demonem. Tym całym, jak mu tam, Lucianem. Nie wiem, dlaczego Lucian. Porąbany dla mnie to jest. Czekaj, może jeszcze z Watrosem porozmawiam. Hej, ty! Przy okazji. Dostarczyłem twoją wiadomość. Przyjmij więc moje podziękowanie. Możesz... Pierścień zręczności, pierścień siły, pierścień magii. Magii bym wziął. O, myślę, że to... Przysyłają mnie członkowie kręgu. Doskonale, i tak już na ciebie czekałem. Dostarczyłeś swą wiadomość lordowi Hagenowi? Owszem. Zaraz wyślę cię na drugą stronę portalu wraz z innymi magami wody. Masz tropić magnata imieniem Kruk. A to już było. My spróbujemy... Daj ten... Niech cię Adano spro... Lol, a to chyba raz nie robiłem tego? Dla mnie to dziwne, trochę to było. Ale dam mu tą notkę potem. Jeszcze raz, dla mnie to jest déjà vu. To co było. Okej, dobra, wypad z miasta. Zrobimy to co trzeba. I może na tym zarobimy. Zobaczymy. Okej. My się zaraz dowiemy, co jest w tym skarbcu, spokojnie. Nie ma co tu się martwić w ogóle. Wilkiem się nie zamartwiajmy, bo on nie powinien nas w ogóle węszyć. Jakby nas węszył. A właśnie, ten pierścień magii cały, co on tu mi da. O, tak, to by się przydało. To w sumie bym zdjął. I zakładam to. Ile mam teraz many? 19. Nie jest źle. Mogło być zawsze gorzej. O, tu mam jakieś specjalne piwo. Ciekawe, co nam to dało. A podobno chyba teraz możemy nawet kostów założyć. Co? Aha. Niewozmożne. Bez jaj. Przecież to powinno zadziałać. Niewozmożne. Niewozmożne. Aha. Fajnie. Kiedy ja to mogę założyć? Chore to jest dla mnie.
Tak troszeczkę. No dobra, ale za dużo nam nie dało to. Kupiliśmy sobie tylko jakiś pierścionek many. Plus 5. A dla mnie to jest stanowczo za mało. Bo jeszcze mi brakuje 6, żeby w ogóle... Ja nie wiem, jak tutaj mogę ogarnąć porządnie tą manę, tak? Chociaż pisaliście albo mi mówiliście nieraz, że mam bić zaklęciami ciągle, ale no to i tak mi nic nie daje, no. Dalej jest tak samo. Różnicy mi to wielkiej nie zrobiło. To ja już po prostu jestem na zgubionej drodze. Chociaż jeszcze z Orlanem mogę pogadać. Może on mi coś sprzeda. Nie przecież nic nowego. Oczywiście! Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nic nie masz. Szkoda wielka. Myślisz, że ja mam lepiej? Nie oddałem jeszcze pierścienia Laresowi. Mógłbym na tym zarobić w sumie. Wierzysz? Ale to jest tylko jednorazowe. Dużo by mnie to kosztowało. Ode mnie przed ogniem, się niczego nie dowie. Przed magią. Nie, no coś... Nie można na tym polegać. Coś tam jest w tym... Dobra, idziemy stąd. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Moment, teraz zrobimy tak. Wywalone mam na to, wypijam sobie tą miksturę. Mam 4 minuty sprintu. Wiem, głupie, ale przynajmniej szybciej tam dobiegnę. Bo nie chce mi się tak chodzić zwykle chodzić i co, i czas mi leci tylko. A tak to przynajmniej przebiegnę się szybciej, no. Ja bym tylko jeszcze posiadł te umiejętności robienia specjalnych mikstur, to już bez problemu mógłbym robić nawet fabrykę. O, coś mnie przyblokowało. To mi się nie spodobało za bardzo. A teraz to popyla, Bezio, popyla. Tak szybko, jak tylko może, i się nie męczy w ogóle. O, drzwi otwarte, to przynajmniej nie muszę się zatrzymywać. Dobra, jesteśmy już na miejscu. I teraz możemy skarbiec przeszukiwać do końca. Taki szybki złodziej za mnie będzie tutaj. Dobra, save'a robimy. Okej. I otwieram najpierw tom. I już jest błąd. Dlatego błędy będę traktował jako minusy. Przy czym będę właśnie reloadował. Napiłem się jeszcze. W gardełku zaschło. I już złamałem. I kolejny błąd. Super. Jak ja lubię popełniać błędy. Przy czymś takim, jak otwieranie skrzynek. Ale to przynajmniej daje skilla, no. Tu akurat mi się udało. Znowu się obłowię. A, to te wszystkie rzeczy mogę sprzedać na przykład u tego. U Halvora. Tak, i chyba tam więcej zarobię. Moment, najpierw save'a. Co ja żem zrobił? Kurde, ale ze mnie mądrala. O Jezu. Aj, mój błąd. No patrzcie, i się rozproszyłem niepotrzebnie, no. A miałem to wszystko. Ja to wszystko miałem. Kurde, muszę powtarzać błędy? Dla mnie to jest dziwne. Dobra, już, okej. Jest, dobrze. I teraz mi to zapisz, błyskawicznie. Okej, spoko. Teraz druga skrzynia. I znowu błąd. Pewnie tak samo muszę to otworzyć, albo inaczej. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało. Ale chociaż jedna już jest otwarta. No i pewnie tak samo, no zakładam tak. Nie mówię, że tak będzie, ale zakładam, że tak samo będzie do tworzenia. Ten sam szyfr.
Skąd ja to mogłem wiedzieć? Dobra, jeszcze jedna skrzynia, która jest tutaj. Moment, zapis. I otwieraj. Ta pewnie będzie skomplikowana. Albo tak samo do otworzenia będzie, nie wiem. To się wszystko okaże, jak ja to otworzę w ogóle. Dobra, jest, jest, dobrze. Tu już będzie skomplikowane. Na to wygląda i na to wychodzi. Więc trzeba się już bać, że tutaj może być gorzej. Kurde, to pewnie będzie za 4 razy do otworzenia w prawą stronę. Nie wiem. Skomplikowana rzecz będzie ta skrzynka, ale wyczuwam, że tam będzie coś naprawdę ciężkiego. Dobra, trzeci raz nie tak. No ja nie mam wyczucia, no. Muszę niestety na intuicję robić to. Kurde, no. Patrzcie, ale już przynajmniej rozpoznałem szyfr po części. Ale tutaj to chyba trzeba wydać tyle tych wytrychów. O ludzie. I błąd. A tego nie chciałem. Tam musi być coś warte chyba z 10 tysięcy. A sprzedam to za tysiaka na przykład, albo więcej. Zobaczymy. Kurde, no. Okropieństwo z tą skrzynią. No, ale otworzymy to, no. Naprawdę, aż takie długie to jest. Żeby tylko moja głowa przy tym nie zwariowała. Tym razem. Jezu! Przepis na eliksir przemiany umysłu? I to tyle? I to tylko tyle? Bez jaj. I wszystkie wytrychy poszły. No, pięknie. Na jeden papierek. Kurde. Nie, no. To już jest przesada. Dla mnie to już jest lekka przesada. Ale możemy przeczytać tę recepturę. Co to jest w ogóle? Kość szkieletu mamy. Akwamaryn mamy. Czarną perłę nie mamy. Nie mamy. Mamy. Pewnie mamy. Chyba też mamy. Albo i nie. Nie ma. O kurde. Masakra. No to musiałbym jeszcze się tylko tego nauczyć. No co mi z tego, że przeczytam to. No dobra, ale przynajmniej zobaczyliśmy, co tam było, no i otworzyliśmy te wszystkie skrzynie. Tylko nieco mnie to troszeczkę wkurzyło. To, że po prostu, no, trochę mi to zajmowało czasu otwieranie takich skrzyń. A prześpię się w ogóle jakoś, czy nie pozwolą mi? Czy dalej mam te koszmary? O, udało się. No, w końcu. 11. No, może być. Okej, okay, dobra. Ile mamy złota? To pójdziemy do Halvora, bo on, u niego możemy to wszystko jakoś sprzedać za rozsądną cenę. Jakoś by się to opłaciło, no. Dobra, przynajmniej przez ten most przebiegliśmy bardzo szybko. Teraz do miasta byśmy się wrócili i sprzedali mu te błyskotki. Zobaczymy, ile on nam zaoferuje złota.
jeśli dużo, to naprawdę może być coś z tego. Naprawdę ogromny zysk. A jak nic, albo tyle samo ile u każdego, no to lipa. Ale dobra, zaraz tam pójdziemy i przejdziemy do demona Luciana, który jest w tej jaskini, w której właśnie otwierają grobowiec. Bodajże to było w drugim odcinku, a my mamy już 20. No wiecie, trochę już czasu minęło. Ale jak to się wszystko uda, no to powiem wam szczerze, że wypali tu. Okej, dobra. No to idziemy teraz przez ten teleport. Moment, jeszcze pokrzywki pozbieram. Roślinki warto zbierać w tym przypadku. One się tam gdzieś zawsze lubią przykampić. Nawet w takim miejscu. Dobra, wbijamy tutaj. Bez zbędnego gadania. Okej. No i spoko, teraz co tu mamy do roboty? Tylko się tepnąć i sprzedać jakieś błyskotki. I tyle. Nic wielkiego. I taka zabawa teleportami. Ciekawe, nie? Dobra, tylko nie wiem, czy ten Halvor nas wzbogaci. To mnie martwi. Jak nas wzbogaci, to na coś jeszcze uzbieramy. Nie, może kupimy sobie jakieś potki dające stałą manę. Nie wiem, no u kogo ja bym to mógł kupić? Od tego zacznijmy. A może u Zurisa, bo on ma podobno takie rarytasy. Czekaj. On po prostu za dużo nie, gada. Nie będę z tą gadał. Zuris, ja wiem, że ty coś tam masz. W niedobrych czasach. Pokaż. Pracuję niemal przez cały dzień. Eliksir siły. Ciekawe. O, takie coś by mi się przydało. Plus 10 do many. Opowiada takie rzeczy. I to już by było dobre. Całkiem dobre. Pracować. Dobra. Idę. Nie mów. Czego kradziesz? Mikstury. Aha. Przecież ogromne. To nawet nie ma co próbować. Bo ino zobaczy i po łapie dostaniemy. Za coś takiego. Mam swoje zdanie na ten temat. Okej, dobra, do Halvora się przejdę. I sprzedam mu te błyskotki. A na pewno sporo kasy. A jak nie, no to lipa. Idę już skrótem. Tutaj mamy naterwany mur. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Sama. Od kiedy będzie u mnie parkour? Sama tego nie widziałam. Niebywałe. A właśnie, można z Karlem porozmawiać. On podobno należy do wodnego kręgu. Tylko nie wiem, czy mnie nauczy siły. Hej, co cię spro... Aha. Ty też przynależ... Какому кольцу? Да ладно, не прикидывайся, что... А, ну и что же он еще... Лар сказал, что ты сможешь достать для меня доспех. А, вот теперь я точно уверен в том, что передо мной... Думаю, он немного... Я мог показать тебе, как улучшить. Правда, для этого... Я... Это... Тогда скажи, как будет. Ile będzie mnie to kosztowało? Улучшение zbroi. Aha. А то улучшим. Хорошо. Смотри внимательно, как это... Да, сейчас будет мне научить. Самое тяжелое... Делишь раз... Придаешь... Вот так... Вот и... Попробуй теперь сам. Окей. Забачим, как нам то выйдет. Ale oddałbyś mi kowadło. Kurde, nie odda. Zejdź. Zejdź. O, dzięki. O to mi tylko chodziło. Jak to czym? Czym? Aha, muszę mieć stalowy pręt. No to lipnie troszeczkę. Ale jakąś zdolność posiedliśmy.
Hey. Może nie taką odpowiednią dla nas, ale... Co chcę? No ty co możesz? Mikstura szybkości, aha. Dobra, najpierw oddamy błyskotki i potem się jeszcze nauczymy mikstury szybkości, bo to się też nam przyda niezmiernie. To będzie istotna rzecz. Nie strasz. Kurde, ty chciałeś już prawie się zabić. Tak to wyglądało, ale Bezio zawsze ma farta. Albo niekiedy. Dobra, Halvor, hey, mam dla ciebie błyskotki. Hey. To żadna tajemnica. Lol. Za to wszystko mogę ci dać 400 sztuk. Aha. Trzymam się od tego z daleka. Sprzedano. Nie mówię, przecież ubiliśmy ostatnio parę dobrych interesów. Lepiej... Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Mamy 400 wy. No, jakoś się opłaciło. Tak szczerze mówiąc. Zakładam, że u kogokolwiek innego byśmy sprzedali za dwa razy mniejszą sumę. Więc w sumie... Opłaciło nam się to. Mogłem tamtych rzeczy nie sprzedawać, żebym zarobił podwójnie, ale jak już tak zrobiliśmy, no to co nas to będzie dalej ruszało? Punktów nauki ile mamy? 22, no coraz mniej. Hej, ty! To mi się nie podoba. Czekaj. Najpierw handel. Może coś jeszcze bym sprzedał. O! Aha, podwójny eliksir przyspieszenia. Nie, to takie coś nam się nie przyda. Menzurki pokupuję, jest marnie, zakładam, z menzurkami. A do alchemii jest mi potrzebny. Dlaczego tego mi nie sprzedadzą? Jakie szajstwo. A dobra, przynajmniej opyliliśmy. Okej. Okay. No dobrze. Jeszcze się przejdę do Konstantina, bo on też może mnie czegoś nauczyć, jeżeli chodzi o alchemię. Tylko muszę go znaleźć teraz i to będzie problem. Chociaż nie, to nie będzie problem. Przepraszam, to wręcz będzie banał. Okej, okay, tu mamy Harada. O, stalowe pręty byś sprzedał. Chwila. Tak to ja. Więc zrób co. Dobry miecz. Wykonałem. Teraz robię. Mam też czas. Jeśli szukasz dobrego. No popatrz, już mi lepiej. Kurde, ty mi nie sprzedasz. Hej. Może on. Bo tutaj wciąż naprawdę sam. O tym było wiadomo od dawna. Co mogę? Zasłużył sobie na to. Dobra, to sprzedaż mi, dzięki. Nie mówię ci. I teraz będę miał na wzmocnienie. Mam swoje zdanie. Dobra, do Konstantina jeszcze się przejdę. I ty, postój. У меня есть... Я вижу, ты человек бывалый и любишь путешествовать в рад. Наверняка никогда не прочь заработать несколько лишних золотых монет. Конечно. Лишнее золото. Вот и отлично. Тогда бы я хотел предложить... И будь уверен, в долг. Давай ближе. Понимаешь, для моих экспериментов требуется один довольно редкий... Он действительно настолько редок, что... Это звучит несколько необычно, но... Мне необходимы эссенции как... Ты хочешь... О, Инос. Нет, что ты. У меня и в мыслях... Просто так уж получилось, что у меня на руках случайно оказался некий рецепт для изготовления. Сам я и понятия не имею, где его искать, но... Так как, ты согласен достать его? Ну, добра. Хорошо. Считай, что мы договорились. Отлично. Это как раз то, что я и хотел услышать. Просто принеси мне этот яд, и ты увидишь, как твои карманы быстро наполнятся звонкими монетами. Если сам не... Kurde, dobra. Chciałbym poznać nowe receptury tworzenia mikstur. Miałeś już wcześniej jakieś... Tak. I wciąż jeszcze żyjesz. Myślę, że mogę ci podać kilka formuł. No dobra, to mi podaj. Jeszcze handel, co tu masz? Pełnia życia. A z morza było nic zielone, a na lądzie to
Receptura leczego. O! Czyli jest tutaj to, czego szukam. No mam to znajomość, ale za drogie. Moment. Jakich receptur? Znam kilka. Ekstra wytrzymałości, eliksir życia, ekstrakt many. Kurde, marnie. A to już w ogóle masakra. O, tego byśmy się nauczyli, bo to jest pierdółka. Napitek wynosliwości. On pomoże tobie немного снять твои уставы. Приготовить его не составит особо. Dividi полученный табу. Dobra, to było takie marne, jaki... taka znam... pierdółka. O, dobra. Kurde, no co jeszcze można z takiego sprzedaż, czy nauczyć się? Ciężko. A to? Skoro potrafisz już przygotować esencję, przy niewielkim wysiłku powinieneś być w stanie otrzymać także ekstrakt. Ten wywar trzeba robić z sercem. Super. Też się cieszę. No coś jeszcze mi golda zostało, ale... Ta receptura, no... Przemiany umysłu... Jak dla mnie to jest w ogóle porąbane i niepotrzebne. Ale no nie sprzedam tego. Bo się nie opłaca taki papierek sprzedawać. Kurde. No to mamy problem. Poważny problem. Jak? Znam. Jeszcze moglibyśmy się tego nauczyć. Mielibyśmy już to z głowy. Tak szczerze mówiąc. A to w sumie dobra. Aby przygotować, pamiętaj, że ten wywar trzeba bardzo ostrożnie. No dobra, to już się z kasy kompletnie wysraliśmy. Słuchajcie, mieszkańcy Kolinic. Ale posiedliśmy trochę tych zdolności. I są one nam niezmiernie potrzebne. A roślin mamy tu mnóstwo. Do alchemii. No nie wiem, teraz byśmy się jeszcze przeszli tego Xardasa. Znaczy, nie tyle do Xardasa, co na przykład do tej jaskini. Może by to coś dało. Na pewno nie dużo, ale dałoby coś. Chociaż u Xardasa byśmy sobie zrobili te potki, na przykład. To nie wiem, zresztą zobaczymy. Możemy... Na kij wyjmuję tu miecz. Czyżby jakieś tu niebezpieczeństwo krąży? A, sprawdzę. Nie, powinno być tu bezpiecznie. Ja nie wiem. Dziwne. Nie tak atakują. Dobra, wywalone mam na nich. Ja tylko teraz mam iść przed siebie. O, tam już są dorosłe krwiopijce. Lol, co on na sobie ma? O kurde, to jeszcze wilki są. Patrzcie, proszę. Dobra, czyli szykuje się ostre wyzwanie. No dobra, no to trzeba ich postraszyć. I super, mana poszła. Jest, naprawdę. No nie, no doprawdy. Ale możemy je minąć też. Ale tu kolejny wilk. Tym razem groźniejszy typ. Oh.
Ale od magii giną. To cóż można się po nich spodziewać? Oni nie stwarzają dla nas zagrożenia bezpośredniego, więc czego możemy od nich oczekiwać? Dobra, gdzie jest ten drugi wilk? Zaraz się z nim rozprawimy. A, dziwne. Nagle tak zniknął? Dziwne. A skoro zniknął... A, tu się zbugował. Biedactwo. No, coś ci akcja nie wyszła, panie wilczku. Coś nie poszło ci. Tak jakbyś chciał. Dobra, teraz wypijemy. Nie, już nie pijmy mikstury. Dobra, na pewno jeszcze spotkamy jakieś stworzenia, ale już jesteśmy zdolni do zabijania tych zwierząt. Nie sprawiają im dla nas żadnej trudności. Nie są ani niebezpieczne, ani takie groźne. O, tu się trochę zalęgło tych bydlaków. To mamy problem. Przecież coś powinno już dawno zginąć. Patrz, kurde, teraz będą gonić mnie, dopóki mnie nie dogonią, no. Kurde, przecież tam są cztery gobliny. W pizdu ich jest. To jak ja mam sobie dać z nimi radę? Aha, fajnie. Fajnie, że to się rozpłynęło. Nie, to ja z nimi nie walczę. Tylko uciekam, biorę nogi za pas. Jak to zwykle. Bo one zapewne zadają większy damage. Kurde, przeszedł. Okej, już wróciłem. Nadrobiłem te wszystkie możliwe straty. Teraz możemy się zająć spokojnie dotarciem do tej jaskini. No i teraz pytanie się rodzi, co ja tam zrobię, skoro jest warg, kilku czarnych goblinów, no to my mamy problem. Ale jak przebiegniemy koło nich, no to wtedy już nie będzie to dla nas problemem. Więc jedyna nadzieja jest w tym, że przebiegnę to, tą trasę. Oj, dalej już może być gorzej. O kurde, to jest szybkie bydle. Uciekniemy mu, nie? Tak, goni mnie. Skubany. Skubany dalej mnie goni. Kurde, jakoś muszę go zgubić. Dobra. Ło. A to jest mniejszy wilk. Tam jest pół biedy. Ewentualnie jeszcze mogą nam strażnicy pomóc. Dobra. Help. Dobra. Pomogli. Jako tako, ale pomogli. Te, możecie już schować miecze. Okej. Zobaczymy, co u Xardasa przy okazji. Może nam da jakąś nagrodę. Pocieszenia. No nie wiem, no cokolwiek. No jak nic, no to lipa. Tak, gdzie Xardas? A, jest tu. Hej! Mag wody odkrył portal prowadzący do nieznanej dotąd części wyspy. To ciekawe. Zgłoś się do mnie, gdy tylko znajdziesz cokolwiek, co może nam naprawdę pomóc. Może ukryto tam artefakt Beliara? Odszukaj go. Aha. Co do niezbadanej dotąd części wyspy... Nie męcz mnie. No dobra, dobra. Nic już więcej, spoko. Myślałem, że coś jest jednak. O, trochę się alchemią pobawimy. Mamy nieco zdolności opanowanych. Mikstury.
many. No, nic nie możemy. Kurde, no. Czegoś nam znowu brakuje. To nie wiem, na co mam te zdolności, skoro nie mam odpowiednich receptur ani składników. Okej, dobra, to idziemy już dalej. Nawet nie idę do tego posągu Beliara, nawet mi się nie śni tam iść. No to kurde, będzie tylko koszmar. Oni dalej stoją z tymi wyciągniętymi szablami. No nie poważni. Dobra, ale my jeszcze przejdziemy się tam, jak oczywiście zmieści się to wszystko, ten cały plik nagraniowy na tym dysku, a jak nie, to nagram na innym do końca. I odcinek najwyżej będzie długi, ale przynajmniej coś robiłem, bo nie można powiedzieć, że nic nie robiłem. Idziemy od razu, bo tutaj to jest pusto tylko, nie? Tak przynajmniej myślę, że będzie pusto. Zobaczymy naszego demona Lucjana, jak w ogóle damy z nim radę. To jest to pierwsze, najważniejsze pytanie, czy to w ogóle podołamy mu. Ale to nie jest nic trudnego tam dotrzeć, zaraz tam będziemy. I pytanie się narodzi nam tutaj w głowie, czy ten demon w ogóle będzie nam stworzył zagrożenie. LOL? Trzy krwiopijce. Spadaj, wredny gadzie. Czy tam owadzie. To no co jest? Co chwilę jakieś krwiopijce, nie krwiopijce. Dobra. Many, mamy jeszcze kulę ognia. Dobrze, to możemy wykorzystać. Dobra, pijemy potkę. Save'a zrobię, bo coś tam się rusza. A to pewnie kolejna krwiopijca. LOL! Kto to jest? Czy to jest nie... Czy to nie jest ten demon? O cholera. Czekaj, zrobię jeszcze jednego save'a. Bo to aż jest koszmar. Któż to? Значит, вот кого хранители послали мне в подмогу. Хранители? Что значит как? Ты хоть имеешь какое-нибудь представление? Мне дал его да... Все правильно. Один из хранителей. Судя по твоим словам, ты еще только вступил на это... Я ищу древнего демона. Окей. Coś mi jeszcze zostało z dysku. Wywaliło mi dlatego, bo już zabrakło go. Co tam, walić ten dialog. Idziemy po demona. Хорошо, идем. Будь на... Dobrze. I to będzie epickość na koniec tego odcinka. Ja już szykuję swoją magię. O, to jest nasz Lucjan. O kurde. Potężne mile. A, on da radę z nim. Tak przynajmniej myślę. Proszę, jak ładnie się z niego sprawia. No ja nawet nie muszę wyciągać, on go tu sklepie. O kurde. O, to jest mikstura. No, koniec. Wow. On mortw. Nakoniec-to. Ja już i nie думал, że to kiedyś przyjdzie. Lucjana. Сколько сил и злобы было в этом демоне. Я до сих... Ja też, mój друг. Spasibo, że pomógł mi. Okej, czyli zrobiliśmy chyba już dostatecznie dużo. Mamy serce demona Lucjana. Mamy wszystko, co trzeba. Znowu jedna z tych głupich bestii. To był tylko taki fake troll. Nieważne. Myślałem, że... Nic tu nie będzie, ale widzę, że jednak dalej się ukrywał ten goblin, pieprzony dziad. Dobra, ale po demonie... Z tobą już nie mogę gadać. Lucjan, demon Lucjan już obity. Kurde, paskudztwo było okropne. Dobra, tu zakończymy już odcinek 20.
Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Yo, do następnych odcinków.